od siebie, od swojej pracowni Ojcu Świętemu wymieniony ten krzyż, wykonany wraz z panem Jackiem Sumerackim. Przekazany został przez Matkę Generalną, Matkę Tekle Famigleti zakonu świętej Brygidy podczas odsłonięcia, poświęcenia Centrum Ekumenicznego w Gdańsku. Realizując tą pracę, nawet nie marzyłem, żeby się spotkać z Ojcem Świętym, bo to dla mnie po prostu nieprzekraczalna. To niedotykalna sprawa, natomiast pragnęłem, aby Ojcu Świętemu, Ojcu Świętego osobistego. I ta praca była taką osobistą, spełnieniem tego osobistego pragnienia. I tutaj, że tak można powiedzieć, żartobliwie, dopisało nam szczęście. Wśród nielicznych prac Ojciec Święty zabiera ten dar do Watykanu, ale podczas podróży ulega uszkodzeniu. Przełamuje się. I to dał nam szansę spotkania z Ojcem Świętym, bo zostałem zaproszony, aby naprawić ten krucyfiks. Chciałem jechać z małżonką, ale moja małżonka jest lekarzem i praca na takie gwałtowne zaproszenie nie zawsze umożliwia wyjazd, dyżury. Pojechałem z młodszym synem, Kamilem. Krzyż naprawiliśmy, został ojciec. Potem spotkanie z Ojcem Świętym. Najpierw msza u górnej kaplicy, ta kaplica z tymi witrażami, jak Państwo może znacie, pamiętacie ze zdjęcia, bo może z osobistych wizyt. I potem rozmowa z Ojcem Świętym. Ksiądz Dziwisz, pierwszeń kardynał, wtedy przedstawia nas, to jest artysta gdański, Ojciec Święty, który wykonał tą pracę. I Ojciec Święty tak wtedy rozstawia ramiona, nie podaje jednej ręki, tylko tak oboje i przytula mnie, a ja się rozpuszczam jak masło. Nie pamiętam, co do mnie mówił, pamiętam tą bliskość jego i nagle wszystko minęło. Ksiądz przedstawia, a to syn pana Mariusza. I Ojciec Święty zwraca się do Kamila, to jak ojca artysta, to może i syn artysta. I wtedy Kamil jeszcze bo rozpoczął naukę w szkole średniej. Mówi, Ojcze Święty, pragnąłbym robić to, co tato. Później mu kilkakrotnie przypominałem, aczkolwiek nie musiałem. Rzeczywiście spełnił tą obietnicę Ojca Świętego. Skończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, jest rzeźbiarzem. I ta realizacja tutaj na szczycie, wizerunek Matki Bożej, ta figura stoi, to jest jedna z jego realizacji, jego prac. Inne to pomnik świętej Faustyny na Piotrkowskiej w Łodzi i tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze nawiążę, bo ta praca, współpraca z moim synem zaowocowała również realizacją figur, odtworzeniem figur w ołtarzu jasnogórskim. Pamiętacie Państwo, w niszach po obu stronach ikony stoją dwie figury. Kiedyś były to figury brązowe, posrebrzone. Ojciec Jan Golonka zwraca się do mnie z taką prośbą, czy nie można było tych figur odtworzyć. Ja nie znałem historii tych figur, ich zdarzenia, jakie spowodowały, że ich tam zabrakło. Musiałem się z tą historią dopiero zapoznać. 1812 rok, uczyniona jest kontrybucja nad zakonem jasnogórskim. Część sreber, kąchy, część ołtarza jasnogórskiego zostaje przetopiona, srebro posłużyło zaopatrzeniu armii polskiej, która u boku Napoleona poszła na Moskwę dla odzyskania naszej wolności. To są lata zaborów. I ojcowie zapragnęli, aby te figury zostały odtworzone. W tej pracy pomógł mi Kamil. Ale muszę jakby kontynuować to opowiadanie, żeby tak przybliżyć tą Państwu tą sytuację. Okazało się, że nie chodzi o posrebrzenie tych figur, tylko o odtworzenie nowych. Duże, 1,5 metrowe, 1,70 m figury. Nie znają tych technik, jak one są realizowane.
spotkań się z profesorem Zellingiem z Augsburga, prosząc o jakąś podpowiedź, może jakaś instytucja, firma na świecie realizuje tego rodzaju rzeźby, okazało się, że nie. I musieliśmy się tego nauczyć w dość krótkim okresie czasu, bo pierwsze figury powstawały w okresie 4 lat, wykonane przez w XVII wieku. Tutaj mieliśmy krótszy termin, w którym musieliśmy się poznać te techniki. To z techniki Bozzetto na rzeźbę drewnianą, nakładane, trybowane srebro. Te modele wykonał Kamil, mój syn, a dalsza praca w mojej pracowni, przy udziale pracowników moim. Dzisiaj stoją obok ikony po obu stronach. Ale wracamy do Ojca Świętego Jana Pawła II. I kolejne spotkanie z Ojcem Świętym to rok 99. Nie. Nasz wspólny 2003 rok. Tak się złożyło, że znaleźliśmy się w Watykanie dzięki uprzejmości Paulinów. Mariusz był twórcą monstrancji różańcowej przekazanej przez naszą rodzinę tutaj do Częstochowy, do Sanktuarium Jasnogórskiego, jako wotum wdzięczności za naszą rodzinę, za miłość, za dzieci, a także z innych bardzo osobistych powodów, o których, jeżeli Mariusz będzie chciał, to powiem. I z kolei w dowód wdzięczności ze strony Paulinów zostaliśmy zaproszeni na pielgrzymkę. Oni pojechali zawieźć Ojcu Świętemu opłatki i nas zabrali ze sobą. Całą naszą czwórkę, czyli nas dwoje i naszych dwóch synów. 2003 rok. Niezapomniane spotkanie. Wyjątkowe. 10 grudnia. Powiem Państwu, ja to kilka razy w formie świadectwa już o tym mówiłem. Ta monstrancja to był taki rzut na taśmę, że tak nieładnie określę. Spotyka mnie choroba, stwardnienie rozsiane, tracę wzrok, możliwość poruszania się w sposób utrudniony. 2002 rok. I tak w ostatniej chwili niemal podjęliśmy decyzję, że zrealizujemy tą monstrancję, taki akt, taką wdzięczność za dotychczasowe życie. Za to, że ta choroba pojawia się dopiero teraz, kiedy Mariusz ma ponad 40 lat. Ona im później się pojawia, tym jej przebieg jest łagodniejszy. I dlatego byłam wdzięczna Bogu, że tak późno. W Watykanie, kiedy spotykamy się całą rodziną z Ojcem Świętym, tak się poruszamy, tak się podchodzimy, żeby Ojciec Święty nie widział problemów, z jakim przychodzę. Zresztą nie przychodziłem z nim w sercu, nie prosząc o łaskę zdrowia. Gdzieś tam w środku na pewno ona była, ale nie chciałem się tym dzielić z Ojcem Świętym, zresztą mając świadomość tego, że Ojciec Święty jest już osobą zaawansowaną wiekowo i też schorowaną. Wiesz, że cały świat niesie mu swoje problemy, wiadomo, więc nawet naprawdę, wierzcie Państwo, to jest nieprawdopodobne, ale myśmy naprawdę tak gdyby nie mówili o tym w sercu, głęboko na pewno, że się myśleli. I pewnie tliła się w nas nadzieja, że może to spotkanie uzdrowi Mariusza. Na pewno taka nadzieja się tliła, ale byliśmy wdzięczni Bogu, że w ogóle możemy z tym Janem Pawłem II w ogóle się spotkać. To było piękne. A gdyby przy okazji jeszcze udało się to drugie, no cudownie. Można powiedzieć, w jaki sposób przekupiłem los. Miałem ogromne pragnienie wykonania sukni bursztynowej do ikony. Naszej jasnogórskiej. I to pragnienie zostało wyrażone wtedy, że gdyby była taka możliwość, to bym pragnął taką szatę do ikony wykonać. Uśmiech aprobaty na twarzy Ojca Świętego był takim potwierdzeniem, że może zrobię. A ja wierzyłem w to, że zrobię, że wykonam. I po spotkaniu, po tej audiencji, kiedy Ojciec Święty rozmawia z moją małżonką, z synami, ze mną, proszę o błogosławieństwo, w którym Ojciec Święty kładzie rękę na mojej głowie,
Podobny ruch wykonał w kierunku mojej małżonki, ale etykieta watykańska zakłada, że kobieta będzie w nakryciu głowy z wualką. I tutaj... Ja taki kapelusz miałam na głowie. Byłam tak bardzo przyjęta tym całym spotkaniem, taka drżąca w środku, że nawet nie widziałam gestu Ojca Świętego, że kładzie na mnie te ręce, próbuje mi zdjąć ten kapelusz. Dopiero na zdjęciach to widzę. To spotkanie po prostu sparaliżowało mnie jak gdyby. I dopiero jak wszyscy zaczęli się śmiać łącznie z Ojcem Świętym, to spojrzałam przez kapelusz, też może być. Więc pobłogosławiłam. Po audiencji, po spotkaniu, kiedy wróciliśmy do tam, gdzie żeśmy mieszkali, miałem ze sobą leki, które miały jakby trochę złagodzić. Już mówi o Rzymie. Zatrzymaliśmy się u Paulinów, mieszkających, i Mariusz brał wówczas interferon. To jest taki lek, który stosuje się przy leczeniu SMA. I wtedy mówię do swojej małżonki, mówię, Graszka, ja już tego leku nie będę brał. Tak, powiedział mi, że ten wczorajszy zastrzyk był ostatni, że od dzisiaj już nie bierze. I proszę uwierzyć, w przeciągu 2 tygodni, w bardzo krótkim okresie czasu, to ten proces to nie jak za dotknięciem różdżki, ale w niezwykle krótkim okresie czasu, od 2 tygodni do miesiąca wraca mi wzrok. Mogę się bez większego problemu poruszać, pracować i ta szansa wykonania sukni bursztynowej do ikony ziściła się, miałem tą możliwość. Oczywiście przez prawie rok zbierałem środki, fundusze, żeby zrobić ją jak najgodniej, jak najlepiej, z najszlachetniejszych materiałów. Pragnąłem, aby zrobić tą suknię z białego bursztynu, który jest bardzo rzadki w przyrodzie. To jest 2 promile całego wydobycia. A ja chciałem sobie wybrać jeszcze najpiękniejsze białe bryły bursztynu, aby je wykorzystać w tej całej realizacji. Całość opływana złotem. Zwracam się do różnych instytucji, osób, żeby zdobyć te środki. Pomógł mi pan Grzegorz Bierecki, właściciel SKOK-u, który powiedział, że tak, że oni się w to zaangażują. I na koszt na surowców, materiałów, to był dar z ich strony. Ja ofiarowałem swoją pracę. Suknia totus tus, suknia zawierzenia. Dlatego... To bursztynowa, która czasami wisi na ikonie. O tej sukni mówimy. Mariusz zaczął wszystko zbierać, materiały i środki jeszcze za życia Jana Pawła II. Bardzo chciał, żeby ukończyć ją. No niestety nie udało się. Jan Paweł II odszedł wcześniej, zanim suknia była gotowa. Rozpocząłem pracę nad suknią w styczniu. Ojciec Święty odchodzi w kwietniu. Suknię ukończyłem realizację na początku sierpnia. 26 sierpnia oficjalnie została nałożona na ikonę. Muszę Państwu powiedzieć, że każda z tych działań, prac jest takim kolejnym wyzwaniem. Wyzwaniem, które musimy w jakiś sposób przekraczać, albo do czegoś mnie prowadziło. Ja raczej to odczytuję, że to jest jakaś droga, która prowadzi do czegoś istotnego, ważnego. To są kolejne szata, to jest kolejna szata do ikony, wotum narodu, suknia miłości, cierpienia, wdzięczności i nadziei. To jest wiele różnych innych realizacji, ale czy to jest to, te działania, które teraz żeśmy podjęli, być może tak, nie wiem w jakim kierunku i tak do końca naprawdę idziemy, ale przychodzi taki moment, przyjeżdża do mnie dzisiaj mój serdeczny przyjaciel, a wtedy osoba, w której sercu zrodziło się pragnienie ofiarowania monstrancji do Bazyliki Grobu Bożego, pan Piotr Ciołkiewicz. Rozumiem. Dzięki kontaktom rodzinnym tutaj na Jasnej Górze, bo takim kuzynem jego jest Paulin Albert Szustak, który wskazał moją pracownię, że jeżeli chcesz wykonać monstrancję do tego niezwykłego miejsca, to zwróć się do Mariusza, na pewno ci pomoże. I tak też było. I kiedy się dowiedziałem, z czym przyjeżdża do mnie, to mówię, Piotrze, ty się mnie nie pytaj, ile to kosztuje. Ja chętnie w to się zaangażuję i spróbujemy to razem zrealizować.
pojechać im do Jerozolimy, ale niestety z różnych przyczyn wieloreligijnego miejsca, jakim jest Bazylika, nie było możliwości wprowadzania adoracji w Bazylice. Między innymi ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin, zaprowadził nas do czwartej stacji, do kościoła Ormian Katolików, gdzie egzarcha Jerozolimy, Rafał Minesian, mówi, ja chętnie przyjmę tą monstrancję i tutaj adoracja może jak najbardziej Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie jak najbardziej może trwać. Zaprowadził nas do podziemi tego kościoła. To jest kościół pomiędzy trzecią a czwartą stacją. Dzisiaj przeniesiono czwartą stację Drogi Krzyżowej. I mówi, wskazuje nam na takie miejsce przedstawiające mozaikę bizantyjską z IV-V wieku, to jest mniej więcej czasy świętej Heleny. I przedstawiające ślady stóp Matki Bożej. To jest najbardziej prawdopodobne miejsce spotkania w Drodze Krzyżowej Matki z Synem. Kilka metrów od tej mozaiki kaplica. Mówię, do tej kaplicy, tą kaplicę wam przekazuję, bo może tutaj trwać adorację, możecie tu ustawić monstrancję, ale na czym? Przecież nie na taborecie. Przyjmę tą monstrancję, jak mi zbudujecie ołtarz. Jakoś tak w polsku sobie pomyślałem, jak wiem, tutaj z wysiłkiem ogromnym realizujemy monstrancję, a on mówi, że przyjmie ją, jak jeszcze ołtarz powstanie. Mówię, a to... Ale... Drodowo nie będziemy. Ale tak emocje uśnieżyły, mówię, trzeba się przespać tą decyzją, ale na drugi dzień rano, jak wstałem, mówię, Piotrze, jaka niezwykła, do tego swojego przyjaciela, mówię, jaka to jest niezwykła radość.